Zawitaliśmy dzisiaj do Kaczorowa i idziemy gdzie? Oczywiście w góry kaczawskie, a konkretnie w jedno z pasm tych gór, które się nazywa Góry Ołowiane. Góry Ołowiane to jest pasmo, które rozciąga się pomiędzy Marciszowem a Janowicami Wielkimi. I nazwa mogłaby wskazywać, że wydobywano tutaj niegdyś rudę ołowiu. To jednak nie miało miejsca. Najwyższe wzniesienie to jest to pasmo tutaj za mną, zobaczcie. Najwyższe wzniesienie to jest Turzec i tam właśnie się teraz udajemy. To jest 684 metry. I to jest najwyższe wzniesienie Gór Ołowianych. Później mamy Ołowianą, 654 metry chyba, i Różanka, 628 metrów. Na północnych stokach Gór Ołowianych znajduje się obszar źródliskowy Kaczawy. To jest tutaj właśnie zaraz w tym lasku. Być może też tam uda nam się dojść za chwilę. Upał dzisiaj. Ponad 30 stopni. Początek lipca. Ale jest taki lekki wiaterek. Dlatego nie jest źle. A tutaj mamy główną przelotówkę z Marciszowa właśnie do Kaczorowa za mną. My zostawiliśmy samochód w Kaczorowie. No i początek niestety, żeby dojść tutaj do zielonego szlaku, no to niestety trzeba iść tą główną, dosyć ruchliwą ulicą z Kaczorowa w stronę Marciszowa. No to jest taki minus. Później z Różanki będziemy schodzić czarnym szlakiem i niestety też będziemy musieli wejść z kolei na tą główną przelotówkę z Jeleniej Góry tutaj na Bolków przez Kaczorów. No to są takie dwa minusy, jeżeli organizujecie wypad tak jak my, to znaczy samochodem, no i gdzieś ten samochód trzeba zostawić, bo oczywiście można przyjechać tutaj pociągiem, na przykład wysiąść w Janowicach Wielkich i tam rozpocząć swoją wyprawę, stamtąd wejść na szlak i później zrobić taką pętlę i na przykład do Janowic wrócić, albo wsiąść pociąg w Marciszowie. No, można to zrobić też tak. Wtedy nie będziecie musieli korzystać z tych głównych tutaj przelotówek. Nie będziecie musieli iść tą drogą taką ruchliwą, która, no co tu dużo mówić, jest też trochę niebezpieczna, zresztą nieprzyjemnie idzie się wdychając spaliny samochodów. Dobra, tyle mojego gadania, zawsze za dużo gadam, to ruszamy, czyli pierwszy Turzec, a być może dojdziemy do źródła również Kaczawy. Zapraszamy na dzisiejszy materiał. I tutaj na wysokości 650 metrów w Górach Ołowianych ma swój początek rzeka Kaczawa, której długość całkowita wynosi 86 km, przy czym na odcinku od źródła do Legnicy ma charakter górsko-wyżynnego potoku. Przepływa między innymi przez Kaczorów, Wojcieszów, Świeżawę, Nowy Kościół, Złotoryję, Legnicę i Prochowice. Poniżej Legnicy stopniowo staje się bardziej nizinna i w okolicach Prochowic uchodzi do Odry. Stamtąd przyszliśmy, a teraz idziemy sobie tutaj, tu taka, widzicie, ładna droga.
my idziemy tutaj do góry pod Turzec. Było trafić bez aplikacji, to nie ma szans, bo niestety zielony szlak prowadzi pod tym szczytem. Szlak jest ciężki, powiem wam, i chyba, znaczy zależy kto lubi, jeżeli no, zdobywacie szczyty, odhaczacie punkty na jakichś swoich listach, no to wiadomo, że trzeba się latem pokonywać te trudności, przebijać się przez te chaszcze. My to chyba wybraliśmy ostatni raz taką trasę, co? No kiepsko jest. Kiepsko jest, bo jest wszystko porośnięte. Szlak jest cały porośnięty, trzeba się właśnie przebijać przez chaszcze, jeszcze idąc z psem. No to jest wyzwanie. I teraz mamy tak, Ołowiana. Tam widać tabliczkę, spróbuję to zaraz przybliżyć. To jest tutaj u góry. Tam nie będziemy wchodzić, bo tam jest wszystko porośnięte. Więc my już schodzimy, będziemy sobie schodzić na Różankę. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, ci wszyscy, którzy tutaj byli, to wiedzą, że Ołowiana jest tam, a szlak zielony przebiega właśnie tutaj niżej. Także my już sobie schodzimy teraz w dół i będziemy się wspinać na Różankę za chwilę. O co, idziemy? Zbliżamy się już do szczytu Różanki. Tu mamy taką tablicę informacyjną. Możemy tutaj między innymi przeczytać, że w tym miejscu znajdowało się w latach 1902-1946 schronisko zbudowane w latach 1902-1903 na grzbiecie Góry Różanki z widokiem na Karkonosze i Śnieżkę. W 1934 roku przejęcie Rosenbaude, czyli tego schroniska, przez Oskara Friemelta z Kaczorowa i liczne znaczące przebudowy i rozbudowy z podłączeniem prądu i sieci telefonicznej włącznie duży taras widokowy i parking. W latach 1936-37 budowa drogi dojazdowej z Kaczorowa. W maju 1945 roku splądrowane i zajęcie schroniska przez oddziały sowieckie i zniszczenie przez podpalenie 23 marca 1946 roku. Tak wygląda aktualnie szczyt Różanki. Jak widać, jest cały porośnięty. No ale przed wojną tak nie było. Był to jeden z tych punktów tutaj w okolicy, z którego roztaczała się piękna panorama na Karkonosze. My w tej chwili dochodzimy do takiego rozwidlenia szlaków. W lewo tutaj odbija nam sobie szlak zielony i my z tego szlaku schodzimy. Nim sobie szliśmy cały czas. Ten szlak zielony, my szliśmy od strony Bolkowa i Płoniny. Do Bolkowa widzimy 4 godziny 15 minut, Płonina godzina 45, a my teraz sobie wchodzimy
na szlak czarny, który tutaj się rozpoczyna, czarna kropa tam jest, i tym szlakiem zejdziemy sobie już tutaj do tej głównej drogi, która biegnie z Jeleniej Góry, i tam wrócimy sobie już do Kaczorowa. Jeszcze taka jedna ciekawostka, na szczycie, to znaczy pod szczytem właściwie Różanki znajdowała się również wieża widokowa przed wojną, niestety zniszczona, i ten widoczek, który tutaj przed chwilą był za mną, który teraz widzicie, widoczek na Karkonosze, na Śnieżkę, na pierwszym planie Sokoliki, no to na naszym tym zielono-czarnym szlaku, którym dzisiaj idziemy w Górach Ołowianych, no to niestety jest to jedyny widok, jedyna panorama. Tak jak już mówiłem wcześniej, latem część zielonego szlaku jest niestety tak gęsto porośnięta, że ciężko się przez to przebić, no przez to przejście fragmentami nie jest przyjemne, tak? Sprawia trudności, a to też chyba nie o to chodzi, bo wybierając się w góry, no to ważne jest, żeby przy tym też się relaksować, czerpać z tego jakąś przyjemność. Tutaj dzisiaj momentami o to było ciężko. A my już wracamy sobie, zobaczcie tam za mną kamieniołom w Wojcieszowie. Schodzimy czarnym szlakiem do głównej drogi i udajemy się do samochodu. Jeszcze może kilka ujęć po trasie, kilka ujęć z Kaczorowa i w tym materiale to by było tyle. Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia.